mam taką wizję świata, gdzie jako mieszkanka na przykład mojego miasta mam duży wpływ na to, co się dzieje, mam wpływ na urzędników, mam wpływ na prezydenta miasta, mam wpływ na takie drobne decyzje i czuję, że jest ten dialog. Jeśli ktoś ma jakieś problemy zdrowotne, to chce wiedzieć, do którego szpitala pójść, gdzie dostanie najlepszą opiekę. Jeśli ktoś zastanawia się, do której szkoły posłać dziecko, no to chciałby wiedzieć, jakie ta szkoła ma wyniki. Na przykład w testach szóstoklasisty czy egzaminie gimnazjalnym. Przyglądamy się temu, co urzędnicy robią, w jaki sposób wydają publiczne pieniądze. Co władza robi z informacjami, które gromadzi o mnie, o moich bliskich. Co robi z pieniędzmi, które otrzymuje z moich podatków, z moich opłat. Żebyśmy mogli co 4 lata w wyborach i bezpośrednio, na bieżąco mogli podejmować decyzje obywatelskie, no musimy mieć wiedzę o tym, jak to państwo funkcjonuje, co można byłoby poprawić i z czego naszą władzę rozliczać. Chciałabym, żeby bez żadnego wezwania wszelkie dokumenty ważne z punktu widzenia jawności były publikowane, żeby dostęp do nich nie sprawiał nikomu problemów, żeby myślano nie tylko o osobach młodych, którzy bardzo dobrze się posługują nowoczesnymi technologiami, ale także starszych mieszkańców. Ludzie, jeżeli wiedzą o nieprawidłowościach, to wiedzą, że mogą się z nami skontaktować. Jeżeli przekazują nam sygnały o jakichś konkretnych nieprawidłowościach, no to wtedy jakby inicjujemy działania sprawdzające, czyli w konkretnej danej sprawie próbujemy zdobyć informacje z urzędów, spróbować wyciągnąć dokumenty. Jestem strażnikiem i zachęcam innych do angażowania się, do patrzenia władzy na ręce. Działajmy razem na rzecz jawności. Dzięki temu będzie się zmieniała nasza lokalna społeczność i również cała Polska.